jak co roku spotykamy się na nartach. Jest to już 11 puchar prezydenta Chorzowa. Frekwencja w tym roku dopisała. Mamy 130 zawodników, czyli więcej niż w roku ubiegłym, po tym roku pandemicznym. Widać, że wszystko wraca do normy. No, jak co roku pogoda nam dopisała. Trasa świetnie przygotowana. Trasa również, tyczki również fajnie rozstawione. Trasa nie jest zbyt trudna, ale można przyjemnie, fajnie się, że tak powiem, tutaj dzisiaj rozerwać i pobawić. Także cieszymy się, że znowu mamy okazję się spotkać na świeżym powietrzu, w górach, w bardzo fajnej atmosferze narciarskiej. Cieszymy się, że kolejna edycja, 11 zawody o Puchar Prezydenta Miasta w narciarstwie alpejskim i snowboardzie w tym roku, bo wróciliśmy do kategorii snowboard i o dziwo, faktycznie największa frekwencja jak do tej pory, 11 snowboardzistów. Do tej pory mieliśmy najwięcej 6, więc cieszymy się bardzo, że ten snowboard się rozwija. Fajnie, bo bardzo dużo uczestników. Ostatnie 2 tygodnie zapisów to było taki boom, bo myślę, że ludzie czekali, jaka będzie pogoda, faktycznie, bo z tą pogodą, no to w tym roku w sezonie mamy różnie. Pierwszy raz postanowiliśmy po zeszłorocznych wieściach o tym pucharze wziąć również udział, także to nasz debiut. Było bardzo fajnie, no i w pierwszym zjeździe miałam dłużej, a teraz poprawiłam swój zjazd o szybciej. Na nas chyba najbardziej liczy się tylko zabawa, sam udział jest drugorzędnym elementem, tym bardziej nie liczymy na zwycięstwo, więc bardzo dobrze się bawimy i to jest najważniejsze. Świetne warunki, świetna organizacja. Startuję 4 razy, 3 razy na desce, dzisiaj 3 raz na desce. W tamtym roku nie było kategorii snowboardowej, także były narty. Dzisiaj, no na razie jestem 4, także zobaczymy, jeszcze wszystko przede mną, pudło czeka, także jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dobrze, jestem 2. Bardzo dobrze, bardzo fajnie się dzisiaj jeździło, bardzo fajne warunki są i fajnie jest gigant ustawiony. Fajna trasa, ten odcinek dolny jest wypłaszczony, mógłby być ostrzejszy, no ale tu jest taka trasa, w tamtym roku też tu były zawody, także no trzeba przyjąć tak, to jest. No ja myślę, że to jest przepiękny sport, są piękne widoki, człowiek w ogóle się rusza, się dotlenia, pracuje całe ciało, endorfiny, no myślę, że jak dzisiaj naprawdę wasze ujęcia, wasze filmy pokażą, jakie tu jest piękna atmosfera, piękne widoki, jeszcze jak słoneczko, no to nic piękniejszego chyba nie może być w zimę.